Reklamy niech lecą. Wiem, płacą za obejrzane. Nie. Godziny wieczorne. Pracujemy sobie, tworząc płotek na nasz ogród warzywny. Tu jest picie. No więc tak, tu się zaczyna jeszcze rozjebka płotkowa. A tu już jest całkiem niezły płotek. No, jakaś słaba jakość jest. Nie wiem, czy to wy... No, chyba światło. No, ale dobrze jest to nagrać. Tutaj kolejna część płota. I tak, panorama całego ogrodu. Tam Ania stoi. I... To w tajemniczym ogrodzie, to są takie chwasty. Tak. Chwaszcza. Ogólnie wykorzystujemy te drzewka, które rosną jakby teraz do płota. W lecie to tu jest jeżynowisko na prawie 2 metry wysokości. Jest nie do ogarnięcia po prostu, nie do przejścia, nie do zbadylowania. Nic się nie da z tym zrobić, można co najwyżej wrzucić jakieś niechciane zwłoki i nikt ich nie znajdzie. To jest zahaszczone kompletnie. Tak oczywiście zrobiliśmy. Nie ma. Nie ma, no. Drzewa są w środku ścinane. Już połowę drzew pościnaliśmy i używamy tych drzew właśnie, jak tu widać, do tworzenia naturalnego płotka. Ten płotek będzie później naszą regularnie używaną metodą, tak jak tam widać, obłożona różnego rodzaju drobnymi gałęziami i jeżynami. Te jeżyny mają obrosnąć wokół wydzielonych przez nas przestrzeni i stworzyć nie do przebycia barierę. Między innymi dlatego, że owce by chętnie, te tutaj, owce banditi, meme pokaż się bandito, co byś robił, jakby tu były buraki? Nic by nie robił, obryzałby korę tylko. By były ziemniaki, by były marchewki i by nie było, tak? Ciumcia, a ty co na ten temat powiesz? Ciumcia też uważa, że kora jest najważniejsza w życiu. Oni się już nie zajmują tym projektem cudzych warzyw. Tymczasowo. Oni się nim nie zajmowali. Tak naprawdę są pomówienia. Tam już widać w tle też już ogrodzenie jest w trakcie rozkładania, bym powiedział, bo to jest naprawdę długa i czasochłonna praca. Ale stworzymy barierę po prostu nie do przebycia, żadne zwierzę się nie przedostanie. No i będą mogły sobie zimować tam różne małe zwierzątka, jak na przykład jeżyki! Będą jeżyki. Wielce marzymy o tych jeżykach, strasznie wielce. I żeby były małe jeżyki. Ale musimy najpierw jadzi się pozbyć. Żeby jeżyków nie zagryzła. Jadzie musimy zutylizować, żeby jeżyków nie zagryzła? Tak, myślę, że rzucimy je w te jeżyny. Ją, w sensie. No. I ona zniknie. Ale nie chcę tutaj, bo tu majówka będą paszczaki, które ma konkurować i to będzie grudek. My powiedz coś do telewizji. Cześć. Sklep meme. Jest otwarty, kupujcie u memy. Zdrowa żywność, kora w słoikach, liście i trawa też będą, jak ktoś będzie chciał, w dużych ilościach, bo meme się dzieli, tak? Meme chce też powiedzieć, że będzie z jego cudownego runa robione maskotki i będą one mogły z duchem memy różne dzieci ochronić przed złem. Piękne. Tak, memu. I twoje niewinne runo będzie w niewinnych maskotkach. Czy te oczy mogą kłamać? Czy te oczy mogą kłamać? Nie mogą. Bo nie umiem. Sklep Memy jest zdrowy i dużo dobrego robi. Tak, Memu? O, Ciumcia też chce coś powiedzieć. Kiedy będzie sklep Ciumcia? Ciumcia będzie miała kawę na przykład. Lubi kawę Ciumcia. Kawa dla owiec, żeby szybciej na łąkę biegły. Kawa od akcji, od Maty Piernikowej. Ciumcia lubi. Cześć Ciumcia. O, w ogóle zajebiste jest to, że nadal owce z nami pracują. Jeżeli my wychodzimy sobie płotek obkładać, to owce nam ten płotek ogryzają. O, tutaj są dowody owczej działalności przestępczej. Tak, to... Przestępczo-ogrodniczej. Tak, to są ślady... O, Ciumcia też patrzy. Mówi, że to nie jest twoja robota, tak? To jest jakaś szalona owca tutaj. Tak. Nie, tylko ona jest śmieszna. Jeszcze nie zgrabna. O, i tu widać, jak działają owce z korą. To jest dowód na to, że owce też lubią korę. O, i to Ciumcia zostawiła swoimi krzywymi ząbkami. No, haszczyska są ogromne. To trzeba wszystko zgrabić. Ania powiedziała, że będziemy lokalizować, jak to się nazywa? Karpy. Jeżyn. I będziemy przesadzać to na płot. A tam sobie niech zahaszcza. To jest burdello bum bum. To wszystko musi zniknąć do lata, tak? W majówkę są warsztaty. Do maja. Bo w majówce będą warsztaty permakulturowe i tutaj powstanie ogród, w którym będziemy sobie hodować zdrową żywność i będziemy ją chronić przed banditami tamtymi. No. To jest jeszcze gorszej wersji haszczowisko. To jest właśnie przylizane jeżyny są. Ja próbowałem to kosić w zeszłym roku, jakoś tak pod koniec lata, jesienią. Bardzo dużo grzybów, tak, wszystko oczywiście pod jeżynami. I to było nie do ogarnięcia, prędzej kosę bym złamał, niż bym to wszystko wysiekł. A badylowisko jest naprawdę konkretne. Tutaj znaleźliśmy różę, już ją przycięłem. No, będziemy musieli nabyć wykaszarkę i metalowej linki używać. Fajnie było jakąś maczetę. No i po prostu... Ciekawe, czy widać to drzewo, co się połamało zimą. Spadło tyle śniegu, że się gałęzie połamały. No, zastanawiałem się, czy jakiś olbrzym przyszedł, połamał gałęzie i zostawił wielką maczugę, bo ją znalazłem. Ale... Wczoraj pytał, co pukałam. Kto się pytał? Leśnik. Aha. Już pokazujemy z bliska. Idziemy. Tutaj ścięte drzewa. Będzie potem pokazane, nie? Jak to będzie wyglądać. Będzie before i after. Before i after. Przed i po. Dobra. Before i after. To Ania puka. Puka Ania sznurki. Wiem, że się wkręca śrubki, ale chyba nie puka. No, to jest stok, na którym będzie ogród. O, to on będzie właśnie ogrodzony. Świetnie to będzie wyglądać, tak wiesz, ze spadu. No. Że jak się będzie w tym warzywniku patrzyło z góry, to będzie widać, co jest za tym płotem. I w ogóle za płotem też będzie widzieć, co jest w środku. To jest ta jagoda, którą u nas robi w warsztacie. Powiedziała, że możemy zrobić grządki w dowolnym kształcie, na przykład mandali. No, skorzystamy z tego pomysłu. Będziemy robić wielką mandalę. A potem zrobimy zdjęcie, jak już coś tam wyrośnie i się zrobi mandalowo. Tutaj strumyk. Będzie tablica mandala Ewa. Tutaj strumyk i śmieci. Strumyk jest do wyczyszczenia. To jest w dalszej części naszego projektu. Czyszczenia strumienia. I zrobimy spływ kajakowy. Dla lalek. Dla lalek, tak jest. Owce, chcecie coś dodać od siebie? Owce? Niewdzięczne zwierzęta. Niewdzięczne, no. Są autystyczne owce. Autystyczne owce. Tutaj Ania puka. Puk, puk. Ledwo widać już. Owce wywrotowce. Idziecie za nami, tak? Wszyscy kochają ciumcie i memę. Pokażcie się. Cześć, powiedzcie me. Ty jesteś człowieczką, tak? A ty jesteś prawie człowieczkiem. Runo. Chcesz mnie powąchać? Ilość kolców w rękach na minutę jest ogromna. I kolców, które się za nami ciągną, wczepione we wszystko. Ściągające czapki z głów. O, właśnie, pokażę mniej więcej, jak ten stok opada z daleka. No, tak trzymamy równo. Tu widać, jaki jest spad. Jest stromo. Owce znalazły ślady starego wychodka. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale owce tak naprawdę, jeszcze ludzie tego nie odkryli, są wybitnie inteligentnymi stworzeniami, które nieustannie skanują teren w poszukiwaniu nowych źródeł jedzenia. One mają mapy w głowach i po prostu jak są w nowym miejscu, to liczą każde źdźbło trawy. Przeczesują teren. Jak już mają mapę w głowie, to potem zawsze trafiają w to miejsce, w którym było jabłko, dokładnie. One tylko wydają się takie niewinne i głupiutkie. Poza tym owce, tak samo jak koty, mają umiejętność teleportacji. Wystarczy na chwilę się odwrócić i owcy nie ma. Jest u sąsiada najczęściej, no. I kiedy się idzie do owcy, to ona jest zaskoczona, jak to się stało. Ale oczywiście grają głupie, bo wiedzą dobrze, jak się teleportuje i co one tam robiły, też wiedzą. Jeżeli owca zeskanuje działkę sąsiada, to bądźcie pewni, że się tam teleportuje prędzej czy później. Nieważne, jak wysoki jest płot, nieważne, jak tą owcę próbujemy powstrzymać, i tak ona się teleportuje. To jest naukowo udowodnione. To są badania przeprowadzane przez cały rok. Meme był na początku głównym jak to się nazywa, pacjentem. Nie, już ledwo widać. Niebo jest jeszcze jasne. Okej. Dobra. To cześć.